Drodzy bracia i siostry, każdego dnia przed każdą nauką rekolekcyjną śpiewaliśmy to wezwanie do Ducha Świętego i ono w jakiś sposób jest najważniejsze. To moje służenie, mówienie jest, aby pomóc Wam otworzyć się na Ducha Świętego, by On mógł napełnić Twoje serce miłością, uleczyć te Ciebie skruchą serce, dać Ci mądrość. To Duch Święty, Jego dzieło. Ale koniecznie potrzebujemy słuchać Boże Słowo. Ono chce jakoś przebić się, zmiękczyć nasze serce. Dzisiaj mówię o trzecim Bożym przykazaniu. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Mamy to jeszcze powtórzone, troszkę rozszerzone w pierwszym czytaniu. Ten święty dekalog, tę drogę życia. Kolejny raz nam zostało to ogłoszone. I zawsze ważne jest, by mieć tą odwagę myśleć. Odwagę myśleć. Nie bać się myśleć. Nie bać się używać rozumu. I myśleć, to jest prawda, ten dekalog, czy nie? Można żyć bez dekalogu, czy nie można żyć? Ten dekalog jest wymyślony, czy on jest wpisany w moją naturę? Jak jest? Niech każdy myśli. Można moje życie rodzinne, małżeńskie budować bez dekalogu, czy koniecznie trzeba na dekalog? Czy życie społeczne można bez dekalogu? Myślcie. Odwagi do myślenia. Nasza wiara jest bardzo związana z myśleniem, bo jest związana z prawdą. Chrześcijaństwo jest, jak jeden ze świętych ojców mówił, przebiło się do prawdy. Do prawdy. Chrześcijaństwo opiera się na prawdzie. Nie na pobożności, nie na jakiejś filozofii, nie na moralności, ale przede wszystkim na prawdzie. Taka jest prawda. To związane jest z rozumem. Żeby rozum rozpoznał i serce, decyzja tak, tak. Taka jest prawda. To jest życie. Chcę tym żyć. Chcę tej miłości. Chcę iść w tym kierunku. I to trzecie przykazanie. Przeczytam tu jeszcze raz, jak jest zapisane. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło i zwierzęta, ani przybysz, który przebywa w Twoich bramach. 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Inny. Ma być inny ten dzień. Wspaniałe przykazanie. Jak wspaniałe przykazanie. Wszyscy pewnie marzymy o odpoczynku. I Pan Bóg mówi, odpoczywaj. To jest Boże przykazanie. Odpoczywaj. No, nie tak łatwo odpoczywać. Naprawdę, umieć odpocząć. Ten odpoczynek tu jest podarowany każdemu. Nie tylko Panu. Każdemu. I niewolnikom, i zwierzętom. Całemu stworzeniu. Wszyscy są pod Bogiem.
Pan Bóg jest nad nami. Każdy ma tą godność, niezależnie jaki ma status społeczny, jaką pozycję, jaką miejsce w tej hierarchii ludzkiej. Jest dzieckiem Boga. Ma prawo do odpoczynku. Nie wiem, w Polsce jest pewnie dużo lepiej, ale u nas na wschodzie bardzo trudno było ludziom odpoczywać. Pracowali. Kiedyś te czyny społeczne pracowali dzień i noc. Sobota, niedziela. Na okrągło. I co się stało? Człowiek ma jakąś trudność, żeby naprawdę odpoczywać, żeby świętować. I dzisiaj zaproszeni jesteśmy, by odkrywać to nasze święto, co jest sercem naszego święta, naszego odpoczynku, bo wiadomo, można mieć super warunki do odpoczynku. Najlepszy hotel, najlepsze jakieś tam miejsce, zabezpieczenie wszelkie, najlepsze jedzenie. I człowiek nie odpoczywa, jeśli ma jakiś problem wewnątrz, jeśli ma jakieś poczucie winy, ma jakiś stres, próbuje różne rzeczy, relaksy, relaksować się, ale są pewne problemy, które jest krzyż. Popatrzmy troszkę na Boże Słowo dzisiaj, które pomaga nam odkrywać to święto, ten odpoczynek, który jest w zasięgu naszego życia, który pewnie nie jeden z was przeżywa, ale dzisiaj przychodzi to słowo jak umocnienie, żeby to chronić, pilnować tego, bo odpoczynek jest ważny i świętowanie jest ważne. Ewangelia dzisiaj pokazuje nam tą scenę, kiedy Pan Jezus oczyszcza świątynię. Ta świątynia, gdzie jest święte świętych, gdzie ten najwyższy kapłan może wejść tylko raz w roku i wymówić imię Boga. Coś świętego. Miejsce tej relacji, szczególnej relacji, budowania relacji z Bogiem. I nasze święto związane jest właśnie z relacją z Bogiem. I Pan Jezus robi rzecz, która jakby nie jest do końca, nie jest naganna w oczach tych ludzi, tych faryzeuszy, którzy Go pytają, bo jakie pytanie stawiają? Jaki znak Ty uczynisz, że masz prawo takie rzeczy robić? Bo oni też wyczuwali, że to nie jest w porządku. To, co tam się odbywa. Że ta relacja ze świętym Bożym nie jest właściwa. Cały ten biznes, to podejście nie jest to idea. Ale czy może być inaczej? Czy życie człowieka może wyglądać inaczej? Czy relacja z Bogiem może wyglądać inaczej? To znaczy, że Ty znasz pewne zasady religijne, masz swoją wizję na szczęście, co masz osiągnąć, co musi być, jaki ma być mąż, jaka żona, ile pieniędzy, jaka praca, ile zdrowia. I z tym wszystkim przychodzisz, z tą koncepcją, swoją wizją szczęścia, przychodzisz do świątyni, mówią ci, jaką masz wykonać ofiarę, wykonujesz tą ofiarę i Pan Bóg ma ci dać to, co... No, to co Ty chcesz. No, ale życie Twoje to jest Twoja ta wizja. Jak ona się realizuje, wszystko jest ok. Jeśli się nie realizuje, jest krzyż, to jest katastrofa. I przychodzi człowiek do świątyni i prosi, zabierz mi krzyż, zabierz mi krzyż, zabierz mi krzyż. Zabierz to cierpienie, błagam Cię. Często Pan Bóg zabiera, czasami nie zabiera. Często daje nam to, co prosimy. Ale jest fundamentalne pytanie,
gdzie jest moje źródło życia? Jest właśnie ten mój, najogólniej mówiąc, dobrobyt? Moja wizja i jego realizacja? Czy Bóg jest moim źródłem życia? I oni pytają, jaki ty znak zrobisz na udowodnienie tego, że rzeczywiście relacja z Bogiem może wyglądać inaczej. Jezus mówi o zniszczeniu świątyni i o odbudowaniu w 3 dni. Oni tego nie rozumieją. On mówi o świątyni swojego ciała. Mówi o krzyżu i mówi o zmartwychwstaniu. Razem to idzie. I krzyż i zmartwychwstanie. I właśnie w drugim czytaniu święty Paweł, który tak walczył z chrześcijaństwem, bo nie mógł tego zrozumieć, dopóki nie spotkał Chrystusa, mówi, jeszcze raz też przeczytam te słowa, że Żydzi żądają znaków, właśnie udowodnienia, że to jest prawda, ta propozycja chrześcijańska. Grecy szukają tylko zrozumienia, mądrości, a my, mówi, głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem, bo to jest skandal, żeby był taki znak, że Bóg stał się człowiekiem i umarł na krzyżu. To jest zgorszenie. Kto tak uważa, trzeba go kamienować. Nie może ten święty, którego imienia nie można wypowiedzieć, żeby on stał się człowiekiem, żeby był dotykalny. Niemożliwe. Oni wiedzieli, że Bóg jest święty, całkowicie inny, przewyższający wszystko. Ale nie mogli, nie otrzymali tej łaski, nie mogli wyobrazić sobie, przyjąć, że Bóg jest aż tak inny. Słowo święty oznacza inny. Że Bóg jest aż tak inny, tak przekraczający ich wyobrażenia, że może stać się człowiekiem. To nie mieściło się absolutnie w ich wyobraźni. To my jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Z maleńkości, że ten maleńki dzieciątko to jest Bóg. Ale czy to dochodzi do naszej świadomości? Pamiętam, jak w Turkmenistanie, w Aszchabadzie zaproszono nas do Instytutu Islamu, żebyśmy przedstawili takie ABC chrześcijaństwa. I w którymś momencie jeden student zaczął krzyczeć na nas. Co wy mówicie? Co wy mówicie? Jak wy możecie mówić, że Bóg stał się człowiekiem, że Bóg umierał na krzyżu? Co ty mówisz? Co wy mówicie? I on miał rację. Jak można takie rzeczy mówić? Ale to jest prawda. To jest prawda. Tak święty jest Bóg. Tak bardzo inny, tak bardzo, tak bliski. I to jest dla Żydów jest zgorszenie, dla muzułmanów jest zgorszenie, dla Greków to jest głupota, takie rzeczy. Krzyż? Co ty mówisz? Że krzyż jest mądrością i mocą, jest miejscem najważniejszym w naszym życiu? No właśnie. Jeśli mam krzyż, jak mogę świętować? A mam krzyż. Kto nie ma krzyża? Mamy ten krzyż, który cały czas jest z nami. Jakieś nasze kompleksy, jakieś nasze rany, jakaś słabość, choroba fizyczna. Mąż może, dzieci, teściowa, brak pracy. Kto nie ma krzyża? No jest ten krzyż. Człowiek próbuje uciec od krzyża, bo myśli, że wtedy będzie świętował, wtedy odpocznie. Jak nie będzie krzyża, to ja odpocznę. Ale on jest. Jest krzyż każdego dnia. Jak go przeżyjesz? Jeśli mamy takie dni, budzimy się zadowoleni,
Połodyliśmy się, zjedliśmy śniadanie, piękny dzień, słońce, jakieś spotkanie. Coś tam wyszło, ktoś tam coś podarował. Jakiś może film, nie wiem, coś. Zadowoleni jesteśmy. A wieczorem ktoś nam coś powiedział. I zepsuł wszystko. Jak ona tak mogła? Nie zrozumiał mnie. Dowiedziałem się o czymś. I wszystko zepsute. Cała radość tego dnia zepsuta, ukradziona. Bo krzyż. I strach przed krzyżem. Co będzie? I co my świętujemy, bracia i siostry? Śpiewamy często. Zbawienie przez krzyż, odkrycie tego najważniejszego, uratowanie naszego człowieczeństwa, naszej godności przez krzyż, który mamy. Że krzyż jest miejscem spotkania z miłością. Pamiętam kobietę w Kijowie, w takim hospicjum, gdzie były bardzo trudne warunki. Ona była bez nóg, młoda kobieta, straciła nogi. Tam przychodziły siostry Matki Teresy. I ona mówi, narzekała na te warunki, jakie tam były. Ale mówi, ja dziękuję Bogu, że zabrał mi nogi. Bo szłam złą drogą. Niesamowite, jak możliwe. Taki krzyż. Taki krzyż. Ale jeśli odkrywasz sens życia, chociaż trochę, widzisz, do czego prowadzi grzech, do jakiej ruiny. Jak to możliwe? Każdy z was ma krzyż i na pewno nie jeden z was dzięki temu krzyżowi został uratowany. Widzi to. Niektórzy może nie widzą. Pan Jezus mówi, krzyż jest konieczny. Właśnie za to, to jest Eucharystia. Dziękczynienie za to, że śmierć jest pokonana. Że ten śmierć, która przychodzi, przedsmak śmierci przychodzi przez krzyż. Perspektywa śmierci jest. I właśnie krzyż jest jakby przedsmakiem śmierci. Że w końcu umrzesz, w końcu stracisz swoje zdrowie całkowicie. Swój czas, swoje pieniądze, miłość bliskich znikną. Wcześniej czy później. To jest Eucharystia. Dziękczynienie, że możesz mówić Amen. W czasie Komunii Świętej mówimy Amen. Możemy mówić Amen na swoje życie. Na wszystkie wydarzenia swojego życia. Ja, tak Bóg dał, dwa razy łaskę. Może więcej, ale tu o dwóch chciałbym powiedzieć. Pierwszy raz, jak skończyłem 40 lat i cały ten rok Bóg dawał mi wdzięczność, której wcześniej nie miałem. Tak miałem intelektualnie, że trzeba Bogu dziękować, ale nie odczuwałem wdzięczności. A cały ten rok Bóg dał mi odczuwać wdzięczność. I przede wszystkim wdzięczność za trudne sytuacje, za upokorzenia. Bo widziałem, że gdyby, dał mi to rozumienie, że gdyby nie te upokorzenia, nie te trudności, nie te niesprawiedliwości, jak mi się wydawały, to by było ze mną bardzo źle. Było konieczne, żebym się nie zgubił. Że moje ja chociaż troszkę było zmniejszone, moje ego. Żebym troszkę nauczył się miłosierdzia. Był konieczny ten krzyż. Boże Słowo daje nam właśnie widzieć, że te krzyże, które mieliśmy, ratowały nas. Jest konieczny ten krzyż. Żebyś trzymał się Chrystusa, bo krzyż jest coś, co niszczy nas rzeczywiście. Ale to jest ta moc, moc i mądrość Boża. Wszyscy się boją krzyża, a Ty nie musisz się bać. Jasne, że po ludzku się boisz. Pan Jezus w Ogrójcu się bał tego krzyża, tego cierpienia. Pocił się krwią. Ale jest
pytanie, czy całkowicie ja będę uciekał od tego krzyża i wpadał jeszcze większy krzyż, jeszcze większe cierpienie, czy też jednocząc się z Nim, otwierając się na Jego miłość, nie ucieknę od tego krzyża. Przyjmę ten krzyż, nie jako zaciskając tylko zęby, ale widząc, że jest dobry, warto. Warto każdego dnia wieczorem, kiedy robimy rachunek sumienia, właśnie zamyśleć się, jaki był dzisiejszy krzyż. Jaki sens tego krzyża dzisiaj? Jaki krzyż dzisiaj miałem? Co się dzisiaj stało, co mnie wyprowadziło z równowagi? Dlaczego to się stało? Jaki sens? Czemu go Bóg dopuścił? Prosić Boga, daj mi światło, daj mi zrozumienie, żeby znikł ten bunt, żebyś widział, że to jest dobre. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. To jest przyczyna naszego świętowania, odpoczynku. Bo masz kiedy odpoczynek, kiedy jesteś pogodzony sam ze sobą, pogodzony ze swoim życiem. Nie masz tego buntu i zadowolenia. Ja mówiłem o 40 lat, później kiedy 50 lat. Znów, tak jak już Pan Bóg, że właśnie widziałem, bardzo dobrze widziałem, że wszystkie bez wyjątku wydarzenia, a niektóre były naprawdę trudne, były dobre. Wcześniej też byłem jakoś wdzięczny za nie, ale wtedy Bóg dał światło na to zobaczenie, że wszystko to było najlepsze dla mnie w tym na mojej drodze zbawienia. Teraz na nowo pojawiają się problemy, trudności, które człowiek się buntuje, często na początku widzi swoją kruchość. Ale ważny jest ten kierunek. Bóg nas prowadzi do święta, żebyśmy mieli właśnie to święto w sobie, mieli tą wdzięczność, żeby widzieć tą miłość Boga we wszystkim, co się dzieje. I wchodzić w Eucharystię, wdzięczynienie, że stało się coś takiego, jak zmartwychwstanie Pana. Bo pierwsza część to jest właśnie krzyż, ale że krzyż prowadzi do zmartwychwstania, bo Chrystus ukrzyżowany miał w sobie miłość, miał w sobie tą więź do Ojca i okazało się, że ta więź jest prawdziwa. I On zmartwychwstał, żeby nam dawać tą więź z Ojcem. Zniszczy tą świątynię, a ja w 3 dniach ją odbuduję. W 3 dniach. To jest... My opieramy się na mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Tu jest ciekawy ten dalszy dialog Pana Jezusa z tymi faryzeuszami, którzy mówią o tych 46 latach. Co ty mówisz? Świątynię budowano 46 lat. A ty chcesz ją odbudować w 3 dni? No właśnie, są, że tak powiem, 2 drogi do doskonałości. Pierwsza droga, że ty sam budujesz. Różne ćwiczenia, posty, umartwienia. Nie wiem, co tam jeszcze. Chodzisz do psychologa, na terapię. Okej, to może pomagać, ja nie chcę tego negować, ale świętość, to święto, o którym tutaj mówimy, ten odpoczynek, jest z tego, że Chrystus zmartwychwstały dotyka twojego serca. To znaczy, że nawet małe dzieci, które prawie nic nie umieją, mogą być święte, mogą być szczęśliwe. Mamy takie dzieci, które w swojej prostocie otwierają się na miłość Bożą. Nie trzeba robić wielkich ćwiczeń ascetycznych, żeby stać się chrześcijaninem. Później też, Bóg każdego prowadzi trochę inaczej. I czasami one są konieczne, bo ci, którzy zajmowali się tymi ćwiczeniami, widzieli, jakie to ego jest mocne, że konieczne to jest, żeby to umarwiać to ego. Ale istota jest Chrystus zmartwychwstały, który dotyka naszego serca. Mamy właśnie, szczególnie to możemy doświadczać w przebaczeniu grzechów. To jest to, co my świętujemy. Przebaczenie grzechów.
To jest coś znacznie głębszego niż jakakolwiek terapia czy rozmowa z psychologiem, która też może coś tam nam pomóc, zrozumieć, ale ona nie dosięga głębi naszego istnienia. W sakramencie pojednania w spowiedzi działa Chrystus zmartwychwstały. I myślę, że tu większość z was, jeśli nie wszyscy, mają takie spowiedzi, takie momenty, że doświadczyli tej mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Przyszedłeś ze swoim jakimś cierpieniem, ze swoim grzechem, właśnie z poczuciem winy, coś cię męczyło. Powiedziałeś te grzechy, jak umiałeś. Ksiądz żaden święty i mądry dał ci rozgrzeszenie bez wielkiej nauki i coś się w tobie stało. Ja nie jeden raz byłem pobity, nie wiedziałem, co robić i wyspowiadałem się tej swojej słabości. Żadna mądra porada czasami jest też potrzebna, ale istota jest Chrystus zmartwychwstały, dotykający naszego serca, uwalniający mu swoją mocą od poczucia winy. To jest ten wielki dar, który macie w Polsce. Przyzwyczajeni do tego, że wiemy, może nie zawsze do końca świadomie, ale wiemy, co robić z czymś takim, co nazywa się poczuciem winy. Pamiętam właśnie jednego misjonarza, Amerykanina w Turkmenistanie, który taką refleksję powiedział, swoją opinię na temat właśnie ludzi w byłym Związku Radzieckim, że nie wiedzą, jak radzić sobie z poczuciem winy. Poczucie winy, ono jest w każdym, jeśli postępujemy niezgodnie ze swoją naturą. Niezależnie, jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący, uznajesz dekalog, czy nie uznajesz dekalogu, no masz wpisane w sobie przykazanie miłości Boga i bliźniego. Taka jest twoja natura. I jeśli żyjesz wbrew temu przykazaniu, jeśli kradniesz, zabijasz, oszukujesz, zdradzasz, uprawiasz rozpustę, możesz mówić sobie, co chcesz. Możesz się usprawiedliwiać, że wszyscy tak robią. Możesz zmusić wszystkie parlamenty świata, aby ogłosiły, że to już nie jest grzech. Tak jak się dzieje. Możesz, ale od siebie nie uciekniesz. Od swojej natury nie uciekniesz. On wpisany jest w tobie, jak masz przeżywać swoje cielesność, swoją seksualność, żeby być szczęśliwy. To jest wpisane w ciebie. Jeśli postępujesz inaczej, grzeszysz przeciwko swojemu ciału. Krzywdzisz swoje ciało. Odbija się to na twoim ciele, na twojej duszy, na twojej psychice. Ileż jest cierpienia z tego powodu. I rodzi się poczucie winy. Depresja, agresja, złość, obwinianie wszystkich innych. Zmuszanie, żeby właśnie powiedzieli, że wszystko jest okej. Okay. Tak współczesny człowiek chce się uwolnić z poczucia winy. Zmuszając wszystkich, żeby mówili, że to, co zawsze było złem, już nie jest złem. Nic się nie zmieni. Cierpienie zostanie. Kto może cię uwolnić z poczucia winy? Tylko Bóg. Też brat czy siostra, która żyjąc duchem Chrystusa zmartwychwstałego, tą miłością przyjmie ciebie i ukaże ci to przyjęcie ciebie, jakim jesteś. Usłyszysz, że Bóg ciebie kocha. Ostatnio w Krakowie jeden ksiądz mi opowiadał o pewnym człowieku w Nowej Hucie. Taki chyba sekretarzem partii, komunistą. Żona chodziła do kościoła i kiedy rozpadł się już socjalizm, też przyszedł do kościoła. I tam ksiądz mu powiedział: Bóg kocha ciebie. Wysłuchał go i powiedział: Bóg kocha ciebie.
proste słowa. I te słowa tak go dotknęły, tak go poruszyły. Przybiła się do jego świadomości ta prawda. Bóg mnie kocha. I od tego czasu nigdy nie opuścił wspólnoty, Kościoła. Jeśli to dotyka nas, jeśli to przebije się do mojego serca, ta miłość Boga do mnie grzesznika. Dzisiaj była czytana rano, w ciągu dnia, Ewangelia o Synu Marnotrawnym, o Ojcu Miłosiernym przede wszystkim. Jego synowie nie rozumieli tego, co było w sercu Ojca. Byli obok, żyli z Nim, doświadczali Jego dobroci, no nie byli naprawdę świadomi, co jest w sercu. Nie znali tej miłości. I jeden i drugi. Nie wiemy, czy ten starszy w końcu coś zrozumiał. Był porządny człowiekiem, ale to jeszcze nie jest życie, być porządnym. Żeby świętować, żeby mieć odpoczynek, trzeba mieć tą, doświadczyć tej miłości. Ten młodszy próbował zorganizować święto na swoją rękę. Wziął pieniądze i będę się bawił, bo chciał żyć. Na szczęście miał gdzie wrócić. Wrócił do Ojca. Tak jak wy macie gdzieś w głębi przez to, że każdy z was w dzieciństwie przyjął sakrament spowiedzi świętej, komunii świętej. Później często daleko odchodzimy od tego, ale bywa, że ludzie odchodzą daleko od tego, ale gdzieś jest ta duchowa pamiątka. Jest ta świadomość, jest Ojciec, jest przebaczenie grzechów. I wracają, jest szansa, nie, każdy wraca. Tak jak wrócił ten syn marnotrawny. Nie spodziewał się tego, co tam się stanie. Nie wyobrażał sobie takiej reakcji Ojca. My też przez całe nasze życie Bóg nas prowadzi, żebyśmy odkryli to. Czasami nas prowadzi przez no, trudne sytuacje. Pamiętam takiego alkoholika w centrum rehabilitacji, który mnie spytał, mówi, proszę, czy tak musi być, że człowiek musi zejść na samo dno, żeby zrozumieć, o co chodzi w życiu. On miał rodzinę, pracę, dzieci, wszystko stracił. Ja mu mówię, tak, trzeba. No niekoniecznie, że nie trzeba być alkoholikiem, narkomanem, ale poznanie tej prawdy o sobie, kim ja naprawdę jestem, jest konieczne. I Bóg daje nam różne sytuacje, gdzie możemy zobaczyć swoją małość. Nie żeby nas jakby przygnębił. Jest, Bóg ryzykuje z nami. Ryzykuje, bo możesz się załamać całkowicie. Możesz się zbuntować, popełnić samobójstwo. A możesz się nawrócić. Mamy wiele takich historii. Ktoś, kto wpadł w taki kryzys, coś stracił, upadł, nawrócił się. Zwrócił się do Boga. A ktoś inny skończył ze sobą. Jest, życie jest poważne. Nie wiemy, jakie. Bo Bóg szuka nas. Chce naprawdę głębokiej relacji z nami. Żebyśmy rozumieli. Wybaczysz, może troszkę długo, ale historia Wołodi. On ze swoją żoną pomagają, robimy razem taki weekend dla narzeczonych. On był bardzo daleko. Myślał o samobójstwie. Wszystko miał przemyślane. Miał pieniądze. Ale widział, że to życie nie ma sensu. I jechał pociągiem. On był Ukrainiec, który pracował w Czechach i musiał co jakiś czas wyjeżdżać do Ukrainy. Ale często oni jechali tylko na Słowację, od razu wracali i wtedy na granicy ich tam często gnębiono. No, mieli rację. Mandaty, aresztowanie nawet mogło być. Krzyki. I tak jechał kolejny raz w tym przedziale. Sam był. I tak sobie myśli, no ma już wszystko przemyślane, jak skończyć ze sobą. I jeszcze teraz ta granica. I znowu to będzie. I wówczas zwrócił się do Boga, swojej duszy. Pomyślał, ja jeszcze nie zwróciłem się do Boga.
i zwrócił się do Boga. I Pan Bóg czeka, tylko czeka. Dzisiaj też czeka, że będzie ktoś, kto się do Niego zwróci z głębi swojego serca. Bo Bóg czeka, żeby dać Ci święto, żeby dać Ci przebaczenie grzechów, żeby dać Ci nowe życie. Jak ten ojciec miłosierny. Czeka, czeka. I pilnuje, kiedy On przyjdzie. I Bóg od razu mu odpowiedział. Widział, że ten człowiek potrzebuje cudu. I zrobił dla niego cud. Na tej granicy wchodzi żołnierz, paszportowa kontrola. I nie widzi go. Wchodzi celnik. Też go nie widzi. Podnoszą nawet siedzenie naprzeciwko niego. Jego nie widzą. On myśli, o pewnie jeszcze przyjdą. Ale po chwili pociąg odjeżdża. On uświadamia sobie, Bóg zrobił dla mnie cud. Pada na kolana i przez chwilkę pojawia się w oknie pociągu oblicze Jezusa Miłosiernego, tego, który zjawił się siostrze Faustynie. I uśmiecha się do niej. On rozpozna tego Jezusa Miłosiernego, że to właśnie ten dopiero w kościele. Przyjdzie do kościoła i o, to on uśmiechnął się do mnie. Jego życie zaczyna się zmieniać. Ale to, co chcę tu powiedzieć, to on często powtarza. Mówi, ja się boję. Ja się boję nie pomodlić. Ja się boję nie być na Eucharystii w niedzielę. Bo ja nie chcę wrócić do tego strasznego życia, które ja prowadziłem. A mówi, mogę wrócić. I Pan Bóg daje mu wiele krzyży. Tu nie ma czasu opowiadać. Wiele krzyży. Śmierć dziecka przez winy lekarzy, choroby, różne problemy. Czemu tak? Bóg kocha, zna słabość naszą. Na ile potrzebujemy upokorzeń, trudności, krzyży. Żebyśmy się nie zgubili. Bo łatwo się zgubić. Bardzo łatwo. Nasze ego, nasza pycha, moja pycha, ojej. Jeśli nie krzyż, nie upokorzenia, a jeśli jestem z Nim, trzymam się. Dlatego ta niedzielna Eucharystia, pewnie Wam nie trzeba tutaj o tym mówić, że to jest ważne. Że ta modlitwa każdego dnia, choćby troszkę, troszkę, ale jest konieczna. Bez tego spotkania z Bogiem, co jest też piękniejsze, co jest ważniejsze? Już ostatnie zdanie. Misjonarz z dalekiej północy, ojciec Daniel Schwarz, ja go uczyłem w szkole i on poprosił mnie, abym wygłosił mu kazanie prewencyjne. A on był jako diakon 2 lata tam, na dalekiej północy. Idziemy do kościoła, tu w Polsce, i pytam go, Danielu, co jest najpiękniejsze na dalekiej północy? A on mówi, od razu, mówi, Pan Bóg. Pan Bóg. Także życzę Wam z tego serca odkrywania tego największego piękna. Bóg chce z każdym z nas być i dawać nam to święto,